Możesz pomachać. Nie wyłatniałam nadziei jakichś sąsiadów. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Witam was w nowym vlogu. I witam was z Curychu. Przyjechałam odwiedzić Julkę. Ja osobiście nie vlogowałam od ponad miesiąca. I jest to dla mnie bardzo dziwne uczucie. Natomiast dla was minęły 2 tygodnie od ostatniego vloga. Także jestem w Curychu od dzisiaj z piątek do poniedziałku. Zabieram was ze sobą, więc pozwiedzajmy! Proszę państwa, tak się pracuje w Szwajcarii. Jejku, pięknie. Proszę państwa, spędziłyśmy właśnie najwspanialszy czas, robiąc sobie piknik. Tutaj przejdę i pokażę Julkę, która... Mogę ogłosić, że już niedługo pojawi się podcast z Julką. Więc jeżeli zadaliście pytania na Instagramie, to prawdopodobnie wasze pytanie zostanie odpowiedziane na. Natomiast składnia pluska trudna jest. Chciałam wam pokazać przepiękny widok. Zobaczcie, nie wiem czy widzicie, ale tam są góry pokryte śniegiem. Jest po prostu bosko. A to Julka! Słuchajcie, to jest Anonymous for the Voiceless. Pamiętacie, jak to pamięta, kiedy wrzuciłam to z Bangkoku? Dajcie znać w komentarzach. Jest pięknie! A wiecie dlaczego? Bo tu jest Julka. To ja! Zobaczcie, jak to jest przepięknie. Będę to powtarzać w kółko. Humus na głowie. A ja wyglądam tak. Julka mówi, że tu gdzieś humus. Trzeba sobie jakoś radzić z deszczem. Bo chciałam powiedzieć, że właśnie tutaj przed chwilą nagrywałyśmy live'a przy tym pięknym pianinie. No nie pokażę ci teraz. Pokażę cię? Pokażę cię. Zobaczcie, jak Julka ma ładne mieszkanko. Jest super. I to jest zarąbisty plakat. Zrobię. Dzień dobry, jestem w raju. Słuchajcie, to wszystko jest wegańskie. Pozdrawiam, pozdrawiam. Powiem wam tak, przed przyjazdem tutaj cały ostatni tydzień była prognoza, że będzie lało, a ja napisałam do Julki, że słuchaj, załatwię pogodę, nie będzie lało, nie zgadzam się. Jest sobota, czyli drugi z 3 pełnych dni i jest pięknie, znaczy są chmury, ale jest takie dziwne, przebijające się słońce. Jest przeciepło, nie pada i robimy sobie, powiedzmy, piknik nad samą rzeką. Jest przecudownie, a to jest Julka! Goła, Boże. Ale nic nie widzę. Ojej, mam nadzieję, że po prostu się nagrywa. Chciałam powiedzieć, że jest pięknie, opalamy się. Nie mogę otworzyć oczu. Jak się czujesz? Czuję się bardzo błogo. Jest pięknie, jestem tak najedzona. Prawda? No. Ja bym jeszcze trochę space'u. I nie wiem. Idziemy na Street Food Festival, słuchajcie, i polujemy na wegańskie lody. Jest super! Boże, jak pięknie. Boże! Jej! Słuchajcie, tu jest cydr, ale mamy lepsze rozwiązanie. Jest pięknie, nie wszystko jest wegańskie, ale jest zajebiście. Etiopia. Boże, jak pięknie! Przeszłyśmy po to i mamy lody. Jakie pyszne! Kokosowo-czekoladowe z posypką karmelową i są przepiękne i wegańskie! Słuchajcie, lody marzeń. Kochani, my wychodzimy, ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Obie jesteśmy, tylko jak to wygląda, że to sami widzieliście. Ludzie się bawią, jest totalnie na bogato. Cedy z kosmosu, a nasze lody były... To były pierwsze lody takie soft serve, jakie jadłam, wegańskie i polecam, polecam, polecam. I dziękuję za rekomendację komuś z Instagramu. So what you're supposed to do is actually hold it under the flame. Is it going, I'm sorry, is it going to your vlog? I don't know. Well then, why is it in English? Because, well, if I'm speaking English to someone, Well then it's fine, then go. I wonder, it said 45 degrees, and I wonder if they mean like this, or like this. That's the question. Those are like this. We're supposed to do this, and now let it burn for... like 1 minute. Oh, there's a smoke thingy. I'm just wondering. Okay. I don't think there is. Well, I'm not sure, you know? And then maybe it's like integrated or something. I'll just blow it after.
Now, I have to walk around and cleanse the space. I've never done anything like this, so I'm just cleansing your apartment. No, it's going to be haunted. No, it's not going to be haunted. To cleanse you. Yeah. Oh, thank you. Oh, Jesus. Yeah. How could I hurt you guys? You can stop it, because I literally have no... getting the ghosts out of myself. What? It's taking the ghosts out of me. It actually is. Mm. I'm gonna clean this room. I'm just kidding. Are you still recording? I'm just following you there. Like right into the bathroom. Turn it off. Okay, say bye. Say bye. Staram się dosynchronić. Auć! O Jezus, moje buty z plastiku. Znaczy z butelek plastikowych. Mam tak, jeżeli ja mam do czegoś za długie nogi, to coś naprawdę jest nisko. Ale czad. No, Jezus. To jest dla mnie jak taki endorfin boost. Oh. Uwielbiam. Uwielbiam się huśtać. Huśtawki są super. Słuchajcie. Gdzie teraz? Nie mam pojęcia. Za tą. Boże, jak tu słodko. Nie. Powiedz, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na dach terasy w Heathrow i będziemy piły drinki. Słuchajcie, to miejsce jest niesamowite. Musicie tutaj przyjść. Odkrycie dnia i całość jest wegetariańsko-wegańska. Green smoothie and a vegan cookie. Eden? Eden? Cappuccino z mlekiem owsianym. 5,70. I dostałam wegańskie ciasteczka, które wylałam. Proszę Państwa, profesjonalne studio podcastowe wita. Karolina w koszuli i dresach. Jest mikrofon, jest Julia, są pringlesy, jest winko, jest herbata, dla każdego coś dobrego, aby nagrywały. Teraz, kiedy to oglądacie, to chyba jeszcze nie ma podcastu, więc postaram się go jak najszybciej podlinkować. Robimy stir fry'a, powiedzmy z e-booka, ale improwizuję. Mam nadzieję, że będzie pyszne. Smażymy warzywka, smażymy tofu, mamy ziarna. To jest coraz więcej ryżu niż się spodziewałam, miało być pół na pół, ale no cóż, mój asystent jest początkujący kucharz. Pyszny obiadek przygotowany przez Karolinkę. Boże, wyglądam jak Eskimo. Pożegnany vlog. Pani kierowca wiezie mnie na lotnisko. Było wspaniale. Dziękuję. Dziękuję za przyjazd.